powiedzcie, obchodzimy święto flagi. A jak wygląda nasza polska flaga? Ja wiem. Biało-czerwona. Mhm. A czy ten symbol jest dla was ważny? Tak. A w jaki sposób w waszych domach świętuje się święto flagi? Wywieszacie flagi w okna? Tak. Czy na domach? Tak. Przygotowaliście takie piękne koteliony. Wiecie, co to są koteliony? Tak. Co to jest? To, co macie na bluzeczkach, tak? Wszystko jest białe. A powiedzcie, jakie jeszcze znacie symbole Polski? Godło polski. Mm-hmm. Hymn państwowy. Dlaczego każde państwo ma swoją flagę? A żeby każde państwo było oznaczone? Mm-hmm. Dzisiaj obchodzicie święto. Co będziecie mówić podczas tego święta? Wierszyki. Wierszyki. Dlaczego to święto jest dla was takie ważne? Bo to jest święto naszej flagi. Ale powiedzcie, co będziecie jeszcze robić? Będziecie tańczyć, śpiewać? Tak, będziemy tańczyć trojaka. Aha, a jakie te piosenki? Jestem Polką i Polakiem. A czy jesteście dumni z tego, że jesteście Polakami? Tak. A dlaczego? Bo się urodziliśmy w Polsce. Pamiętacie jakiś wierszyk? O fladze? Ja mogę powiedzieć swój. Tak? Ja też. Hymn państwowy to pieśń pełna powagi. Jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi. Bo Mazurek Dąbrowskiego żołnierze śpiewali, gdy o nasz kraj walczyli i wolność zdobywali. Pięknie! Pewnego dnia na polanie ujrzeli dąb wspaniały. Wśród gałęzi gniazdo miał orzeł biały. Lech zdecydował, że tu pozostanie i osadę gniezdnym zwaną założył na polanie. A przepiękny orzeł, ten wielki biały ptak, został wybrany jako godło i nasz polski znak. Ślicznie. Kto jeszcze chce powiedzieć swój wierszyk? Przedszkolaki muszą pamiętać, że symbole szanować nie tylko od święta. Licznie, ale super się przygotowaliście. Hymn państwowy, godło polski i ojczysta flaga. Na nich skupi się w tym wierszu nasza cała uwaga. No pięknie.